Od kilku tygodni w środę staramy się udowodnić Państwu, że seniorzy są dla nas ważni. Właśnie dlatego dziś o rozmowę poprosiłam pełnomocnika prezydenta Katowic do spraw seniorów, panią Helenę Hrabkiewicz. Dzień dobry, pani Heleno. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Mówi się, że senior to nie jest wiek, to jest stan ducha. Pani jest orędowniczką tej teorii. Na pewno, chociaż czasem dla pewnych jakichś takich uporządkowań przyjmuje się, że senior, czyli osoba starsza, to osoba, która skończyła 60 lat. 60, tak? 60, obniżyła się ta granica, kiedyś było 65. Ja miałam nadzieję, że ta granica znowu się zmieni, ponieważ osoby 60-letnie są właściwie jeszcze osobami młodymi. One są, jeżeli nie trapi ich jakaś choroba, to są to osoby mobilne, bardzo zaangażowane w życie rodzinne, społeczne, towarzyskie. Natomiast pandemia trochę nam pokrzyżowała plany, dlatego że liczba odejść osób starszych zwiększyła się i to zdecydowanie. Niezmiernie ważny jest ten moment, kiedy decydujemy na zakończenie naszej pracy zawodowej, planujemy emeryturę i przychodzi taki czas, kiedy nagle mamy dużo czasu wolnego, nie wiemy, co z sobą zrobić. Wcześniej angażowały nas zobowiązania. Pani twierdzi, że do tego powinniśmy się, każdy z nas powinien się przygotować. Tak. Pani redaktor wspomniała tutaj, że już od kilku śród, że tak powiem, spotykamy się i mówimy o seniorach, jak oni są ważni dla miasta Katowice, dla władz miasta Katowice i jak wiele robi się dla seniorów. To znaczy mogą brać udział w wielu zadaniach, które pozwalają im być aktywnymi, pozwalają się cieszyć i właściwie godnie żyć. Ale jest jeszcze wielu seniorów, którzy po prostu nie wiedzą o tym, co robi miasto Katowice i często po prostu pozostają w domu, nudząc się, czy będąc smutnym, będąc samotnym. I dlatego bardzo ważną rzeczą jest, żeby do tego okresu emerytury, który jest związany z okresem senioralnym, przygotować się. I to bardzo długo przed rozpoczęciem tej emerytury. No właściwie od młodych lat, bo powinniśmy mieć zainteresowania, pasje, coś poza pracą zawodową i domem. Tak, i to już właściwie pani redaktor rozpoczęła wyliczankę, co powinniśmy robić, czy jak powinniśmy się do emerytury przygotowywać. Więc przede wszystkim, proszę państwa, problem zainteresowań. Problem zainteresowań i naszych pasji, czy hobby, jak my mówimy, ponieważ zajęcie pracą zawodową, zajęcie domem, obowiązkami właśnie wynikającymi z rodziny, powodują, że my zaczynamy się ograniczać. Dom, rodzina, praca. Natomiast trudno nam jest jeszcze wygospodarować czas, czy po prostu jakoś nie czujemy potrzeby wygospodarowania czasu, na przykład na jakieś zainteresowania, które mogłyby pogłębiać się i rozwinąć się w okresie, kiedy przestajemy mieć obowiązki zawodowe i rodzinne, kiedy dom staje się pusty ze względu na odejście dzieci, a praca zawodowa jest zakończona. I to jest jedna rzecz. Zainteresowania, które się pogłębiają, o których możemy mówić. Zainteresowania nasze mogą być przedmiotem rozmowy. Drugą rzeczą, która jest bardzo istotna w przygotowaniu do okresu starości, są relacje międzyludzkie. Relacje rodzinne mamy, relacje ewentualnie z pracy, ale chodzi o to, żeby wchodzić w relacje z ludźmi w różnym wieku, żeby się nie starzeli razem z nami, czy żeby ta różnica wiekowa była taka dosyć duża, żebyśmy mogli z nimi rozmawiać, żebyśmy mogli czasem może i liczyć na ich pomoc w starości. To jest pani Heleno, ale co ważne, to nie jest tak, że jeśli ktoś słucha teraz naszej rozmowy i za miesiąc, dwa czy za pół roku przechodzi na emeryturę, mówi, to ja już jestem przegrany, bo ja nie mam żadnych pasji, zainteresowań. Te pasje można zacząć rozwijać
zarabiać właśnie na emeryturze. Poszukać między innymi tych propozycji, które mają dla starszych mieszkańców miasta Katowice i po prostu w każdej chwili dołączyć do grupy ludzi, którzy się znają, lubią i spędzają ze sobą czas. Oczywiście, że tak. W każdym okresie życia można rozpocząć jakąś pasję. Ja znam profesora, który był profesorem fizyki, przeszedł na emeryturę i właściwie zajął się pszczelarstwem. I w tej chwili, jeżeli ja się z nim spotykam, to on mi może opowiadać o pszczelarstwie godzinami. Ale proszę Państwa, jest wiele klubów seniora w Katowicach, które pokazują nam, które to znaczy organizują dla nas różnego rodzaju zadania, w które możemy się włączyć i to może być początkiem naszego zainteresowania głębszego. I tego wszystkim Państwu najgoręcej życzymy. Oczywiście przekazujemy także jak zawsze życzenia zdrowia. I proszę pamiętać, seniorzy naprawdę są dla nas bardzo ważni.